tego. Mogę chodzić po drabinie? Chyba udało. Koni? Co jest? Granny 1? Granny 5 miała update. To jest najlepsza Granny ever. O, juniorku, ja nie wiem, czy Granny będzie zadowolona, że jeszcze nie zjadłeś jej pomidorówki, lol. No, siemanku, uszutowanko, z tej strony Dominik, and welcome back to Granny. Panie moi drodzy, Granny 5 miała update. Moi drodzy, tutaj macie listę, co się zmieniło w Granny 5.1.2. Na przykład dodano 9 nowych lokalizacji. Bugi usunięto, animacje w menu, new granny animation, flashlight, wow, darkness in the cellar, fog on extreme. Moi drodzy, on tutaj dodał tyle tego, że ta Granny 5 wygląda, jakby tu była stworzona naprawdę od dewelopera. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Granny 5, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny 5, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag babulka. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi drodzy, ja tutaj od razu klikam Unlocked Endings. Uuu, czyli mamy tutaj endingi. Game Over mamy 3 i Final mamy 3 endingi. Moi drodzy, no nie grzech tego nie zrobić, ale ja sobie kliknę tutaj od razu Play i mamy tak, difficulty, lecimy moi drodzy na normalu, polecimy. Granny walks at normal speed, Slendrina appears more often floors creak. Czyli nawet tutaj się Slendrina, moi drodzy, pojawia. Quality oczywiście lecimy na ultra. Resolution quality, dynamic, super low, ultra, dynamic, no nie będzie tutaj, HDR? Nie, nie załączam, bo tutaj mi wywali... Slendrina's mom? Okej, okay, załączamy moi drodzy Slendrina's mom. PC controls, wydaje mi się, że WSAD, E, R, W, shoot space. Okej, okay, dobra, lecimy moi drodzy. If you drop something on the floor, granny will come. No to już wiemy. If you're stuck, bla bla bla, good luck. Moi drodzy, all music sounds and lyrics used in the Granny written version for Granny 5 with the exception of the lyrics of the... Okay, mad world. Flash warning. This game contains screen flashes. Okay, dobra, nara. Moi drodzy, Granny 5 od tego... Where is... Czy akt pierwszy? See, I have had nightmares for a long time. Mam koszmary już długi czas. Rooms. Te dziwne domy, te pokoje. Czy mówiłeś lekarzowi, żeby coś z tym zrobił? These dreams, you know. One są jakoś ze sobą połączone, te sny tutaj. Boję się, że mnie zamkną gdzieś tam. Okej. Okay. Nie umiem sobie wyobrazić, jak to jest. Jestem głównym bohaterem w moich horrorach. I nigdy ci tego nie pokażę, jak to wygląda, niestety. Na szczęście, nie, na szczęście. Czyli każdy sen jest tak jakby testem, czy przeżyję, czy też nie. Nie wiem, czy uda mi się wydostać z tego snu. Mam nadzieję, że dzisiaj o niczym nie będziesz śnić złym. Dobranoc, dobranoc. Czajcie mieć takie sny o Granny? Widzicie? Położyliśmy się spać, moi drodzy, i mamy sen, że my jesteśmy właśnie w domku u Granny. No dobra, siema. Moi drodzy, możemy sobie tutaj otworzyć jak zwykle Uuu, jak on to fajnie... Shotgun cell? Room key. Okej. Okay. Door, ale patrzcie, możemy chyba też tutaj nawet... Do not open from this side. Okej, okay, dobra, czyli nie otwiera się z tej strony. A wiesz już, że wydałem książkę? Juniorskie przygody ze świnką P. Moi drodzy, książka ta jest na drugim miejscu bestsellerów w Polsce. To miał być normalny dzień dla policjanta juniorskiego i dla innych mada farmersów. Wydawałoby się, że w mieście toczy się zwykłe, spokojne życie. Jeden telefon i jedna interwencja, na którą udaje się funkcjonariusz, odmieniają życie jego i mieszkańców wyspy. Już nic nie będzie takie jak dotychczas. Zainfekowani mada farmersi chcą zamienić resztę wyspaczonych, ale juniorski się nie podda. Moi drodzy, linka do książki w miękkiej oprawie z kolorowymi obrazkami macie w opisie. Moi drodzy... Ja już tutaj słyszę wiele postaci. I one sobie po prostu gdzieś tam chodzą. Ja na razie to, moi drodzy, tutaj nie zrzucam. Co my tutaj mamy? Acz! Screwdriver. Wydaje mi się, że screwdriver, a wydaje mi się, że teraz Granny tutaj też przyjdzie, prawda? Screwdriver, moi drodzy. Co my... Cable. Okej, dobra. Co to? Nowe drzwi. Secret door. The door is locked with a secure lock. There is no way to break it. Nie ma szans, że to otworzysz. Moi drodzy, ja się boję, że Granny tutaj za chwileczkę przyjdzie, ale my możemy sobie zrobić climb up. First you must open the pool gate. Czyli najpierw musimy, moi drodzy, otworzyć właśnie pool gate. Czyli tam, gdzie jest, jak to się mówi,
ten basen taki. Ale ja się boję, moi drodzy, że Granny gdzieś sobie tutaj przyjrzy. Ja się tutaj jakby co będę mógł ukryć, a oni właśnie tutaj z Granny. Dobra, zrzucimy może to... Oh my god, dobra. Zrzucimy to tu, zamykamy. Ja się, moi drodzy, ukryję teraz tutaj w szafie, mając nadzieję, że mnie nie zanajdzie. Co ja teraz powiedziałem? Hashtag zanadajdzie. Ja sobie teraz, moi drodzy, nawet kucnę. I ona, dobra, ona tutaj stoi. Zobaczcie w ogóle, że ta gierka już pomalutku naprawdę nabiera sensu. Ona jest mega. Twórca Atwell po prostu wierzy w ten projekt i ten projekt naprawdę mu się udaje. Dobrze, że on potrafi tak gierki tworzyć. Oh my god! Co ona tu robi? A bo ja ją załączyłem. Pora na fanarty! Dziękuję ci bardzo serdecznie, Jakub, Ralfin, dwa fanarty od Wikea, Wolf Hunter oraz Zuzia i Maciek za te 6 pięknych fanartów bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz wysyj koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i być może pojawi on się na odcinku. Czyli teraz są dwie... Jeszcze przecież jest dziadzio w tej gier! Jaką ona miała twarz. Okej. Okay. Wydaje mi się, że już mogę stąd wejść. I oni już sobie... Dobra, ona gdzieś tam idzie. Ja może sobie tutaj zamknę jeszcze na chwileczkę te drzwi. Tutaj mamy cable. Na razie go nie ruszam, ale ja wiem, że tutaj chyba coś można było chyba kiedyś odsunąć, prawda? Tak mi się wydaje. Ale no dobra, musimy otworzyć, moi drodzy, pool gate i wtedy sobie na spokojnie tam wejdziemy do środka. Dobra, ja chyba sobie teraz tutaj mogę pochodzić, ponieważ na razie tutaj... The door is locked. You need a key. Okie dokie. Tu się możemy jakby co ukryć. Room key. Na razie tego nie potrzebujemy. Fajne jest to właśnie, że się podświetla. I see you. Co my tutaj mamy? I need swimming pool key. Dobra, moi drodzy, ja sobie teraz pójdę tak pomalutku. Bo wydaje mi się, że oni... Tutaj w ogóle jest ta winda. Co tu jest? Find the key card. Usually one of the employees has it. Czyli któryś z pracowników tutaj to miał. Crank cable. Moi drodzy, możemy sobie wziąć teraz ten cable też w sumie, bo te kable mi będą... potrzebne na dole, z tego co pamiętam. Ja sobie to wrzucę tutaj, wydropię. Najgorsze jest to, że ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. Ale możemy wejść w sumie też tu. Dobra, otwieramy dalej, moi drodzy. Fajne jest to, że mi podświetla się, gdzie tak... O co chodzi z tą myszką? O co chodzi z tą myszką? Czemu tutaj mi myszka wychodzi? Nie wiem. Close from the other side. Czekaj, czy ja mogę się tutaj ukryć? Dobra, ja sobie tutaj otworzę drzwi jakby co. Jakby ktoś tutaj za chwileczkę miał przyjść. Dobra, zamykaj tu. Wydaje mi się, moi drodzy, że pool key będzie tu, ale ja potrzebuję weapon key. Boję się dotykać tych obrazów, że one za chwileczkę spadną czy coś takiego. Tu jest zamknięte. Do not open from this side. Czyli nie możesz otworzyć z tej strony. Order pizza. Czyli możemy tutaj też zamówić pizzę, z tego co pamiętam. Tylko my potrzebujemy chyba kodziks. Oh my god. Dobra. Zamykaj te drzwi tutaj. Czy mogę tu wejść? Nie, bo ja tutaj muszę to rozwalić. W ogóle tu są nowe przedmioty. Zobaczcie w ogóle, ile on tego tutaj pozmieniał, ile on tutaj pododawał tych rzeczy, to jest aż niemożliwe. O, jesteśmy, moi drodzy, właśnie teraz po tej stronie. I co my tutaj mamy? Jakiś kibelek? Czy ja mogę się tutaj ukryć i zrobić siusiu tak, żeby nikt nie widział? Czy nie? Boisz się, juniorku, bo ja nie. W sumie się nie boję. Od Sans Gaming. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Chyba było głośne. Tak mi się wydaje, że to było głośne. I Granny za chwileczkę może tu przyjść. Dobra, ona chyba tam poszła. Nie no, nie. Oh my god! Jaka muza ty, jaka nuta! Idziemy tędy. Musimy szukać kolejnych przedmiotów. Co to jest? Dirty green key. Jakiś kluczyk zielony mamy. W ogóle ja bym chciał shotguna. Czy możemy otrzymać shotguna? Tu jest chyba dziadzio. Close from the other side. Widzicie, tam będzie dziadzio. Mam jakiś zielony... Co to zaś tu jest? O, możemy tutaj wchodzić. Okej, myślałem, że to będę musiał spuścić jakoś na dół, czy coś w tym stylu. Co tu jest? Co to jest? Green key. Po co mi są te green keye? Oh my god. Zamknij tutaj, żeby cię nikt nie zauważył. Tu się wejść nie da. Ja się boję, że tutaj... Co to było? Co się dzieje? Ty, bo ja coś się... Wydaje mi się, że to chyba podłoga pierdzi, ale nie jestem 100% pewien. Więc ja sobie pozwolę, moi drodzy, wyjść teraz na górę. Ej, przepiękna tu jest grafika, nie wiem dlaczego, ale naprawdę tu wygląda, jakbyśmy grali w Granny 5 od dewelopera, od prawdziwego dewelopera. Patrzcie, do góry też tam będzie można wejść, widzicie? Jakieś wenty tam są, czy coś takiego. Close from the other side. Wydaje mi się w ogóle, że Granny otwiera, bądź też Angelin, otwiera drzwi od drugiej strony. Dobra, tutaj, moi drodzy, musimy ugasić. Oh my god, jak to pierdzi. Blue key! Ej, po... Crowbar? Ja bym bardzo potrzebował weapon key.
Oh my god. Babe. Oh my god! Babe! Babusiu, kochanie. Zamknięte. Ja nie wiem, gdzie iść. Zamykaj tu. We are cutting pliersy. Czytam chain. Ten, ale ja potrzebuję, moi drodzy, weapon key. Ale to przepięknie wygląda ta gierka. Dobra, tu niczego nie ma. Tu możemy zeskoczyć na dół, ale no dobra, póki co na razie tutaj niczego nie potrzeba. Babcia. Znaczy nie babcia, tylko Angelen tam była. Szkoda, że nie można się schować pod łóżko. Dlaczego nie można się schować pod łóżko? To jest takie troszeczkę dziwne. Może jeszcze po prostu nie ogarnął tej animacji. Ale no dobrze, sprawdźmy może, czy tutaj coś. Tutaj oczywiście tam ona sobie poszła na górę, dobra. Tu już byłem. I dziadzio jest tutaj, widzicie? Ale ja nie mogę wejść do środka, ponieważ on ma tutaj jakiś alarm. Ona jest u góry. Green, the door is locked. You need a key. A kluczy? Oh my god. Angelena, naprawdę? Czekajcie, bo tu jest chyba winda. Załączyłem windę. Czy to zadziała? O nie! Zamykaj tu drzwi. Ja sobie przejdę tędy, moi drodzy, ponieważ tutaj gdzieś był green key. Patrzcie, mamy tutaj green key'a. Ojejku, no tutaj wszystko pierdzi. Ja się teraz cofnę do tego pomieszczenia, gdzie jest potrzebny green key. Najgorsze jest to, że Granny tutaj gdzieś przyjdzie. Uwaga. Co to? Co to jest? Co tu są za pomieszczenia, ty? O nie, no wydropiłem na to i to tutaj też dźwięk oddało. Lock with a magnetic lock. Okej. Ej, dobra, bo to jest ostatnie pomieszczenie. Jak sami widzicie, możemy tylko tam coś otworzyć, tam jest potrzebny magnetic lock. Czy ja teraz potrzebuję zielony kluczyk do tego, aby znowu przejść? Green. Ja może to po prostu zostawię otwarte. Co się dzieje? Czemu to tak pierdzi, ty? I czemu ta winda potrzebuje tyle czasu? Lecimy na trzecie piętro, bo Granny za chwileczkę tutaj przyjdzie. Mając nadzieję oczywiście, że tutaj nie ma Angelen. Czy Angelen? Nie ma tutaj Angelen. Jak tutaj wszystko pierdzi. Ja chyba idę na samą górę. Steph, o, tu jest karta potrzebna. Więc to jest bez... Tutaj się wejść nie... O! Jak oni cisną za mną. Lever. Wydaje mi się, że ten lever jest potrzebny. Wiecie, gdzie ten lever jest potrzebny? Ten lever jest potrzebny na samym dole, z tego co pamiętam. Więc ja sobie go pozwolę zrzucić tu. Następnie, moi drodzy, bierzemy również cable. Zostawiamy to tu i ja lecę szybko na górę, ponieważ Granny za chwileczkę tutaj przyjdzie. Crank tutaj też mamy. Po co mi ten crank jest potrzebny? Guestbook. Enter YouTube channel name. Juniorski. Thanks for playing. You can find your picture somewhere. Ale na serio? Mamy easter egga w tej gierce? At 12, thank you so much! Ej, man... Blue. Tu jest blue potrzebny. O jest! Patrzcie! Mamy easter egga! Brawo, dziękuję bardzo! Oh my god, jakie to jest mega! Ale się... A tu jeszcze nie byliśmy. Weapon key! Jak tu wszystko pierdzi, człowieku, ty! Co tu jest? My god. Oh my god! Jak szczur, nie? Tak... O! Czy one tańczą? Co tam się dzieje, ty? Let's go. O, lecimy, gramy w Granny 5. Nie wiesz, o co chodzi, to wiesz, co cię... Kończę. Nie, ona... Dobra, jak skończyła tańczy. Nie, no tańczy dalej! Skończyła. Jakie to jest mega! Brawo, naprawdę, bardzo fajna gierka, nie? Bardzo się cieszę z tego powodu, że możemy sobie zagrać w taką gierkę. Weapon key. Fajne... Nie! Jakie to jest fajne! Ona tam chyba poszła tańczyć z tego, co mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, mamy weapon... Oh my god! Chodź tu! Ja niepotrzebnie załączyłem tą Angelem, przecież to jest bez sensu. Dobra, dawaj mi tutaj weaponki i co my... Uuu, shotgunix! Let's go! Hello! Ej, jak się strzela? Oh my god! Zabiłem jej mamę. Zabiłem jej, Co się z nią stało? Nara!
swimming pool key. Ale moi drodzy, idziemy jeszcze do dziadzia. Bo dziadzio, patrz tego. Czekaj, nie, ja muszę to zostawić tutaj. Co my tutaj mamy ciekawego? Laundry key, picture piece. To będzie na samą górę potrzebne, z tego co pamiętam. I szukamy, moi drodzy, szybko dalej. Co tu jest grane? Jest tutaj coś ciekawego? Bo tu jakoś ciemno jest. Ja sobie pozwolę otworzyć te drzwi tutaj. Okej, dobra, to już chyba by było na tyle, tak mi się wydaje. Mamy dosyć dużo przedmiotów i co my tutaj mamy? Laundry key, coś tam, shotgun. A ja sobie zejdę na dół, ponieważ my tutaj, moi drodzy, 90 sekund to jest dosyć dużo, prawda? Mamy swimming pool key, nareszcie. Ja sobie mogę przejść tędy, otworzymy sobie tutaj drzwi. Button. Okej, okay, batonik, cyk, proszę, to tutaj wyrzucamy. I teraz mamy tak, crank, cable, screwdriver. Z tego co pamiętam, to my musimy sobie przejść teraz tędy, ponieważ mając ten śrubokręt, będziemy sobie mogli teraz na spokojnie tędy przejść. I widzę tu już jakąś wentylację, nie wiem czy sobie... Na serio? Ventilation key, więc najprawdopodobniej... A tutaj co jest? Nie, tam się przejść nie da, okej. Okay. Tutaj, moi drodzy, potrzebujemy tak, patrz. Cyk. Otwieramy to, następnie, moi drodzy, ja sobie zostawię ten screwdriver tutaj. Something is need a crank. Okej, okay, tutaj możemy poprzesuwać teraz te kamienie, z tego co pamiętam, i będziemy musieli sobie odpompować tak jakby wodę. Ale zanim... Co tutaj się świeci? Cable. Kable też... Co on tam robił, ty? Co on tam robił, ten... Jakie to było mega dziwne, co on tam teraz zrobił, ale chyba się coś tam zgliczowało. Nie wiem, co tutaj się świeci, nie wiem w ogóle, co tu jest grane, ale przesuwamy sobie po prostu kolejne kamienie. Dobra, przesunęliśmy sobie drugi, na scenie mamy trzeci. Dobra, mamy czwarty. I teraz tak, bo tutaj ktoś chyba idzie. Ktoś tam sobie poszedł. My mamy dosyć dużo kabli tego wszystkiego do ogarnięcia. Ale no dobra, mamy kolejny kabel. Angeline gdzieś sobie tam spaceruje i sobie chodzi, więc musimy mega na nią uważać. Lever. Nie chcę tutaj za dużo odgłosów oddawać, bo jak tutaj za chwileczkę ktoś przyjdzie, to będzie lipa. Lever był potrzebny tutaj, dokładnie. Dobra, patrz, mamy ten crank, to jest chyba ostatni przedmiot, który potrzebujemy tu. Cyk. To przekręcamy. You turn off the gas in the oven. Teraz jest w sumie spoko. Czy ja już to mogę zwinąć? Możemy zwinąć ten cały canvas. Ale ja, moi drodzy, potrzebuję jeszcze tak czy siak jeden kabel. Ale to trzeba długo zwijać, nie? Miejmy nadzieję, że tutaj za chwileczkę Granny nie przyjdzie, albo Angelen. Ale gdzieś mieliśmy też jeszcze blue key, prawda? I ten blue key jest, moi drodzy, potrzebny. Wiecie, gdzie on jest potrzebny? Co się teraz stało? Dobra, zwinęliśmy to. Ten blue key jest potrzebny. A, tutaj jeszcze screwdriver będzie potrzebny. Ten blue key jest potrzebny tu na dole. Dobra, czy już mogę iść? Możemy chyba iść. Oh my god! Ja muszę teraz iść na samą górę. Wiecie co? Ja sobie chyba użyję do tego windy. I pojedziemy na... W ogóle potrzebujemy jeszcze... keycard jaki. Oh my god! Dawaj winda, szybko! Let's go! Nara! Bye bye! Bye bye! A tutaj Granny będzie na samej górze, bo Angel jej teraz pewnie powiedziała, że ja tu jestem. Dobra. Dobra, tutaj było to pomieszczenie z... Ale ja potrzebuję z... Crowbar! Dobra, ale crowbar mamy zaraz tu obok. A blue key jest tu. Tu. Widzicie? Dobra, lecimy. Let's go. Otwieraj to, szybko, wyłamuj to, mam nadzieję, że tutaj Granny nie przyjdzie. I nie wiem przypadkiem, czy gdzieś jeszcze... Duś! Co my tutaj mamy? Picture piece! Bierzemy, moi drodzy, picture piece, ponieważ to się mega przyda. No, ja ciebie też widzę, na spokojnie. Picture piece tutaj, cyk, bo to potrzebujemy chyba na górę, z tego co pamiętam. Następnie, z tego co pamiętam, to my możemy to jakoś tu gdzieś coś otworzyć, widzicie? A, możemy to przesunąć. Dobra, i tutaj jest... Cutting players chyba potrzebne, ale te cutting players są chyba tylko i wyłącznie potrzebne po... Co się dzieje? Co się... Nie no, na serio? Ona ma klucze do tego pomieszczenia? No o co chodzi, Granny? Tu ona mnie nie widzi. Dobra, dawaj tu, chodź no tu. Tutaj, moi drodzy, możemy sobie... O, zamknij te drzwi, proszę cię. Tu możemy... I need something to cut the cable, widzicie? Ale nie musimy tego robić, bo to w sumie tylko u dziadka. Tutaj możemy przesuwać. Że tylko u dziadka to spowodowało właśnie, że... Okej, okay, dobra, podsunęło się tu. Tutaj coś jest? Toilet brush? Nie, na serio możemy coś z toaletą robić? Ale po co? Coś gdzieś w którejś toalecie możemy odetkać. Ale po co, to nie mam zielonego pojęcia. A, bo my możemy też tak zrobić, patrzcie, zabijemy sobie tą tutaj. Oh my god, let's go. Jesteśmy, moi drodzy, po drugiej stronie. Teraz za chwileczkę tutaj pewnie Granny przyjdzie. I co my... No, tu nic nie ma. Tutaj w ogóle coś jest. Fire trap? Na X. Patrz. Ona tu za chwileczkę powinna przyjść. Gdzie ona jest? No ja ciebie też widzę, ale gdzie jest? Gdzie? Znaczy ja ciebie nie widzę, przepraszam. O, mamy fire trap i idzie Granny. Patrzcie, moi drodzy. Siema, Granny! No tu... Halo! Tu ona mnie nie widzi.
Tu jestem. No, ej, ha! No miał chodzić po drabinie? Nie no, na serio, patrz, fire trap. Wejdź w to, halo. Okej. Dosyć niezłe. I zobaczcie w ogóle, że to mi się regeneruje, więc nie muszę tego podnosić. Tylko to teraz tak jakby cały czas mamy przy sobie. I to jest to, co te gryski lubią najbardziej. A no dobrze, mamy też toilet brush. Tutaj mamy w ogóle jakieś laundry key. Mamy picture piece i z tego co pamiętam, to my, moi drodzy, musimy to załatwić u góry. Tu jest w ogóle jeszcze otwarty, już jest, dobra. Więc ja sobie pozwolę wejść tu na górę. I mamy tak zwane schody. Schody do nieba. I tutaj musimy ułożyć cztery kartki, z tego co pamiętam, aby przywołać Slendrinę. A... jeszcze książkę potrzebujemy, okej. Okay. Wiecie, z czym mi się to też kojarzy, ta gierka? Ta gierka mi się też kojarzy troszeczkę z Ice Cream, bo na przykład jak wrzucamy przedmiot, to... bardzo podobny sposób wyrzucamy ten przedmiot. No i w sumie, jak my sobie tutaj chodzimy i... kto mnie zauważył? Kto mnie zauważył? Spokojna twoja. I nawet jak tutaj na przykład są jakieś przedmioty, to jest takie oczko, prawda? Które pokazuje nam właśnie, że coś gdzieś leży, żebyśmy tego bezsensownie nie musieli szukać. Ale no dobra, mam też laundry key, który nie mam żadnego pojęcia, gdzie użyć. I mamy też taki zardzewiały kluczyk, dirty green key, który naprawdę nie mam żadnego pojęcia, do czego on jest potrzebny. Ale tu potrzebujemy fioletowy i niebieski. You need a key. Fioletowy plus niebieski. Żółty? O, tu coś jest. That was loud enough. Here you are safe. Co? A, ja mogę sobie zaskoczyć tutaj na dół teraz. Okej, okej, okej. Czyli taka dodatkowa droga ucieczki. Dobra, mamy blue. Oh my god. Slendrina? Misio? No i co? No i co dalej? Co tu jest dalej potrzebne, ej? Tu niczego nigdzie nie ma, halo? Oh my god! Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Prawie mnie złapała. Czekaj, czy ta... a może to tutaj trzeba zadzwonić? 370014. You ordered pizza! A, czyli to zaraz... o nie, no zaś ona... na serio, ciekawe, czy ona może wejść w tą... wait for the delivery. Dobra, ale ciekawe, czy ona potrafi w to też wejść, prawda? Wait for charge to finish! O nie... czy ona wie, że ja tu jestem? Za chwileczkę tutaj ta pizza powinna przyjść, prawda? Miejmy nadzieję, że ona nie wie, że ja tu jestem. Dobra, już mnie przestała chyba gonić. Ja sobie pozwolę może wejść tu. I za chwileczkę powinna przyjechać ta pizza. Ja nie wiedziałem, że to jest obok, zaraz był ten numer. No dobra, nieważne. Ale moi drodzy, udało nam się zamówić pizzę. O, przyszedł typek. Typiara. Wyjdź. Oh, hi. Hi. Didn't expect to see you here. No. Alicia, I see you in my dream. It's surreal here. Yes, but I don't nie mam za dużo czasu. I need to give you something in hurry. Muszę ci coś dać. 5 days. How did you get her? Please help me get out of my nightmare. Dobra, wybierzemy to. My time is up. Dobra, dawaj to! Ale... nic mi nie dała? Dobra, typiara przyjechała jeszcze raz. Oh, hi. Didn't expect to see you. No dobra. In my dream. Yes, but I don't have much time. I need to give you something in hurry. No dobra! No to daj mi to! Please help me get out of this nightmare. Well, I don't think it's such a nightmare. Pomoże nam! I'll help you. No? I didn't bring you pizza. Nie przyniosłem ci pizzy. But I brought you something that will help you escape from here. Aaa, czyli ty mi tutaj też dałaś to jedno. No dobra, czyli mamy już chyba wszystkie z tego, co mi się wydaje. Dziękuję, szkoda, że nie mogę stąd wyjść. Dobra, ile tego mamy? Trzy, ja potrzebuję 4. O! O, jest! Slendrina's book! Co ja zrobiłem, że to... okej. Okay. O nie! Ale, o, zbugowała się. Da się drzwi zamknąć? Nie da się. No ja się troszeczkę cykam, że ona za chwileczkę tutaj jednak... mnie zaatakuje! Więc rzuc... o nie, jeszcze tatu! Dobra, tatu weszła. Odkładaj to! Oh my god! No chodź tu! Angelen, no ona jest zbugowana, no! Ja wiem, że jak ja wyjdę, to ona mnie złapie! Dobra, nara! Nie dało się inaczej, no! Ona cały czas tam zbugowana szła w miejscu. A! O... keycard! Nie no, na serio? Czyli trzeba szukać u Granny keycard! Dobra, otwieramy. The door is locked. You need a... no przecież mamy już kartę, no o co chodzi. Mamy, moi drodzy, kartę i mamy teraz tak jakby tutaj nowe pomieszczenie. Co to jest? Green Cogwell? A co...
Czemu tu jakiś kibel? O, tutaj będzie ten toilet brush potrzebny. Something interesting, widzicie? Something interesting. Czyli potrzebujemy tutaj, moi drodzy, właśnie tą szczotkę teraz. I tu... Oh my god. Oh my god. Ile tu jest przedmiot... W ogóle... Engine? Po co mi te wszystkie przedmioty? Tu cyk, pyk, otwieramy. Tu niczego nie ma, no dobra. U, jeszcze więcej? Może gdzieś tutaj kabel będzie, proszę. Nie ma nigdzie kabla, nie no, na serio? Może tu gdzieś będzie wisieć? Tutaj też nigdzie nie ma. Ale my możemy w sumie jeszcze iść na samą górę i tutaj też gdzieś była karta potrzebna, prawda? Patrzcie, wchodzimy tu. Staff only. No i wszystko! Siema. Żółty plus taki to jest... Chyba ten zielony będzie potrzebny, ale nie jestem 100% tak pewien. A wszystkie klucze zostawiam na samą... O Jezu, wyjście, nie da się jeszcze wyjść, naprawdę? Ty, bo tutaj też są nowe pomieszczenia. Widzicie? You need a key. Czyli musimy teraz znowu iść na dół po szczotkę do kibla. Ja nie pamiętam, gdzie ją zostawiłem. O, mam toilet brush, nareszcie! Dobra, dawaj, grzebiemy w kibelku. Oh my god, what is this? Where is the cough from? Don't worry, in this dream, toilet brushes can cough. Co? Co ty tutaj gadasz za dziwne rzeczy? Oh my god! Magnetic key. Nie wiedziałem, że tutaj Sandrina mi wyskoczy. Ale dobra, moi drodzy, mamy kolejny kibelek. Bo ja jeszcze potrzebuję toilet paper? O, może tutaj coś będzie. Miejmy nadzieję, że tutaj też coś, moi drodzy, dostaniemy. Jakiś kabel czy coś takiego. Nie ma. Nothing in this toilet. Więc bierzemy, moi drodzy, ten magnetic key. I mieliśmy... na dole te niebieskie drzwi. Oraz... Tutaj za chwileczkę ktoś przyjdzie. Oraz u góry jeszcze też coś było zablokowane właśnie magnetic... Nie! W tych nowych tam pomieszczeniach. Tu chyba, nie? Patrz. Slendrina's Diary? To trzeba na dół chyba dać. O nie, no... O nie, jeszcze Granny idzie! Zdążę? Nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę. Nara. Dobra, dawaj, wrzucamy to tu. Misio! Kaseta? Po co mi jest ta kaseta potrzebna, człowieku? Co tu są za rzeczy w ogóle jakieś dziwne? Miejmy nadzieję, moi drodzy, że ten laundry key to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli to, co potrzebujemy teraz. Patrz. Ja nie mogę, to naprawdę było to? Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Co to jest? Nie da się tego tutaj otworzyć? No ale to co ja tutaj muszę zrobić? 1990? Ty, no tu nic nie ma, no to... No to po co ja tutaj przyszedłem? O, tutaj coś jest. Need a crowbar. Hex wrench. Co to znowu jest, ty? Hex wrench. Czekajcie, idziemy gdzieś po po wentylacjach. Red Cogwell. Tu gdzieś możemy spać, tu gdzie jest Slendrina. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, gdzie... Moi drodzy, to jest tak wielkie. Dobra, tu mogę to chyba wywalić. Wywaliłem to. Tu gdzieś mogę spać, ale nie wiem dokładnie... A tu jesteśmy, dobra. Dobra, mamy crowbar. Wyłamujemy to. Okej. Okay. I co tu? Need tape. Jaką zaś tape? O czym ty, człowieku, gadasz do mnie? Czy dziadzio ma kabel? Nie, dziadzio nie ma kabla. Tu jest kabel! OMG. Nareszcie go znalazłem. Dobra, dajemy tu szybko. Let's go. Left to activate. Moi drodzy, zabieramy teraz screwdriver. Czekamy, aż woda spłynie. I believe I can fly. Ale... Ale to nie był Shrek, to była Elza! Chodź tutaj, kochanie, moja piękna Elza! Haczyk, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek bądź też Elza powiedziała, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Trzeba teraz... The water has been drained. Dobra, i teraz wszędzie, moi drodzy, musimy szukać, czy gdzieś przypadkiem nie znajdziemy jeszcze jakichś dodatkowych przedmiotów. Tu nic nie ma. Znaczek od Slendriny. Dobra, let's go. Dawaj, otwieraj tutaj szybko, bo za chwileczkę się Granny zrespawni. Dawaj, let's go. Picture peace i lecimy, moi drodzy, szybko na górę, mając nadzieję oczywiście, że nie spotkamy ani Granny, ani Angelen, ale wydaje mi się, że ona tutaj za chwileczkę zejdzie. Już tutaj ktoś idzie, widzicie? I wydaje mi się, że co? Angelen i Granny naraz idą. Dobra, zostawimy jedną pułapkę, jedna się na nią nabierze. Drugą musimy tutaj oszukać troszeczkę przeznaczenie. Oj, no tu. Trochę musimy oszukać przeznaczenie. Dobra, i wstawiamy ostatni obrazek, let's go.
Slendrina nam coś chyba ciekawego zostawi. Może to będzie ventilation key. Mamy jakiś kluczyk i najprawdopodobniej będzie to właśnie chyba ventilation key. Ventilation key! No przecież mówiłem, że tak będzie, tylko Granny gdzieś tutaj może być. Ona już tutaj biegnie. Ja ją słyszę podnieconą. Dobra, już mnie gdzieś goni. Dobrze, że ona nie umie stąd schodzić chyba. Moi drodzy, na razie tutaj Angel jeszcze nie ma. Fajne jest to w ogóle, że tą pułapkę, którą my aktywowaliśmy, ten ogień cały, to on tak jakby, sami widzicie, że on się ładuje. I on potrzebuje 90 sekund na to, aby się naładować. A 90 sekund to pogrążyliśmy Angelem na przykład. Czekajcie, moi drodzy, nowa lokalizacja. Spadamy w dół, jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś na dworzu? Siema. Suffering Price 2. Deception, kindness, happiness. Ale... Flashlight? Halo? Halo? Ja się boję. Ja się trochę boję. Pi, 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 pi. To nie działa. Co tu się dzieje? Gdzie ja mam teraz iść? Gdzie ja mam teraz iść z tą... Nope. Co tu się dzieje? Oh my God! Co tu się dzieje się? Nope. Not now. Tu też nie działa. Ma. Teraz, moi drodzy, musimy uważać na Slendrinę. Nope. Co tu jest? Jest tutaj coś ciekawego? Bo potrzebujemy, moi drodzy, secret pieces. Oh my God! Tu coś chyba jest. Bug. Bug. Not now. A kiedy? Czekaj, tu też mamy book. Book. Tu nic nie ma. Ej, trochę się cykam. Ktoś będzie... Oh my God! Nie umie się... Halo? Zbugowałem się! Już nie. Co to jest tutaj? Coś tutaj tak jakby się świeciło, prawda? Slendrina Lost of Me. Łostow mnie dziołcha, bo rzeź jest jakoś dziwna. Może coś za tym będzie? Nie ma. W ogóle mamy secret pieces, 4 do zebrania. Ojejku, ile tu jest drzwi. Tu? O, ja wiedziałem, że ona tu będzie! Not now. Co to za garnki? Czy oni tutaj garnki robili? I po... Granny? Okej, zostawiam jakiś secret piece. Widzicie? Denerwujesz mnie. Tu jest Granny. Tu jest pokój Granny. Zostawiam mi secret piece. A ja mogę... No to czekaj, to gdzie ja mam iść? Bo ja nie czaję w ogóle bazy. Tu? Not now. No co not now? A kiedy? Wydaje mi się, że teraz trzeba chyba wchodzić do tych pokoi, które były zamknięte. I one się teraz... Otworzą. Widzicie, mamy. Dwójka. Czemu ona się tak trzęsie? Czemu to jest teraz Angelin? To tak jakby mi teraz historię opowiada. Zostaw mnie, Slendrina. Tu? Tu jest zamknięte. Ale nie mówi not now. Znaczy nie jest napisane. Znaczy nie jest napisane not now. Teraz mamy trzecie. Urodziła Szymona. Norberta? Jak on się nazywał? Szymon czy Norbert? Nikodem. To był Nikodem. Slendrina zostawiła Nikodema, widzicie? I książkę mi też zostawiła. Ładnie. Ładnie, pięknie. Mamy historię, moi drodzy. I tutaj gdzieś na końcu było jeszcze not now. Tylko ja się muszę chyba wrócić tędy, z tego co pamiętam. Tu i tu w lewo chyba. Albo to będą te drzwi. Czy to są... Czemu ona mi drzwi zamknęła? To było chyba tu. Tu będzie chyba ostatni secret piece. Tu. Nie tu? To tu.
wyjście? Misia zrzuciła. Misia sobie leci. Czy tym misiem to jesteśmy my, czy kto to jest? Bo nie wiem. Czwarty Secret Piece, moi drodzy, otrzymaliśmy. I co dalej? Mega długa jest ta gierka, już w nią gram, wiecie, półtora godziny. All Roar Pieces Collect Now, you can open the main door. To są te? A nie, nie, ja już mogę stąd wyjść. I możemy otworzyć drzwi, ale... Halo? Dobra, jestem. Climb down. Schodzimy na dół. Nie mogę po prostu zeskoczyć sobie tak, o? Czy on mnie teraz będzie straszyć? Czy co się teraz dzieje? Znowu tu jesteś... Oh my god! Co się dzieje? Kaseta? Hello? Czy to się zmniejsza, czy się pomniejsza, czy to się dzieje? Ja bym już teraz bardzo chciał stąd uciec, ale wydaje mi się, że to jest jakaś ściema. Co ja mam dalej zrobić? Gdzie ja mam wejść? Jak tu wszędzie wszystko zablokowane? Aj! Dobra, mamy exit, lift? Tu? A nie, nie no, czekaj, no bo... Ja sobie otworzyłem tutaj drzwi, może coś znajdziemy, jakiś sekrecik, co? Jak myślicie? Czy będzie tu jakiś sekrecik, czy nie? Bo wydaje mi się, że teraz po to te pomieszczenie jest tak po prostu, żeby było... Chyba nie, żeby było. Więc może coś otrzymamy. Nie no, nie ma tu na serio niczego? Ale badziew. Dobra, uciekamy, moi drodzy, musimy użyć teraz windy. Ale ja nie wiem dokładnie, gdzie jest Angel i gdzie jest... Nie umie nacisnąć. Dobra, chyba nacisnąłem. Jesteśmy, let's go. Trzeba po prostu wejść do windy. Moi drodzy, jedziemy chyba na samą górę. No, znowu tu jestem. Main door. To leave this dream, you must collect all the parts of make... No przecież mamy. Co to za jakiś kod? Co tu jest? Co się z tym dzieje? Otworzyły mi się drzwi. Proszę bardzo. Ale czy ten sen się tak po prostu skończy? Wydaje mi się, że nie. Chociaż mogę się mylić. No ja wiedziałem, że my spadniemy. Za chwileczkę mnie granic zrzuci. Więc to jest jakiś bad ending. Zeskoczyć czy nie? Oto jest pytanie. Granny? Jesteśmy! Chyba się obudziliśmy. Siema. I poszliśmy znowu spać. Ktoś puka. Bum, bum, bum. Kto tam? A tu Pizza Hut. Czajcie to? Hello. Act 2! Time to wake up? Czemu ja dalej w to gram? No ale... Go to sleep. Co jest grane teraz, ziomek? Go to sleep. Możemy iść albo spać, albo możemy otworzyć drzwi. Paczka. Notatka. From Alicia for Alexander. Dla Alicji... Nie, od Alicji dla Aleksandra. Klucz! Mystic Key! Czy to jest klucz, który... Go to sleep. Jesteśmy znowu tu. I wydaje mi się, moi drodzy, że to są właśnie klucz do tego, widzicie? Co to za jakieś granaty tu leżą? Tu nic nie ma. Fan! Czy my teraz potrzebujemy te wszystkie... Co to tu jest? Tu jakaś notatka? Tu niczego nie ma? Tu coś jest. Green Key! Ale to czekaj. Bo jak tu jest secret door...
To my magnetic key, room key, blue key, swimming pool key. Ja gdzieś wiecie co ja gdzieś zostawiłem? Ja gdzieś, moi drodzy, zostawiłem taki... Wydaje mi się, że tutaj też będzie potrzebne. Fan. To chyba będzie tutaj potrzebne. Tu możemy chyba już otworzyć. Dokładnie, możemy sobie otworzyć, więc jest wszystko z GD, jest wszystko z C. Ja sobie biorę te kagwele ze sobą. Ktoś teraz tutaj przyjdzie. Tak też właśnie myślałem, że przyjdzie. Obesrołek. I tutaj, moi drodzy, wcześniej był kluczyk. White key. Czy ten white key jest do tego? The door is locked. You need a key. I wydaje mi się, że tutaj będzie ten taki mega dziwny kluczyk, który gdzieś zaniosłem chyba do góry, z tego co pamiętam. Magnetic key, room key. Czy tutaj przyjdzie Granny? Nie ma Granny. Kaseta. Kaseta chyba też będzie potrzebna na sam dół. Wiecie dlaczego? Bo to są jakieś dodatkowe przedmioty, jak sami widzicie. Ale ja muszę teraz znaleźć kluczyk, który chyba wydropiłem gdzieś na samej górze. Ale nie jestem w 100% pewien. O, tu jest, widzicie? Dirty green key. To chyba będzie to. Używamy tego klucza, niech to będzie to. Yes, let's go! Co tu jest grane? Co? Blue Cagwell? Wydaje mi się, że to wszystko będzie potrzebne tu, a my w ogóle potrzebujemy jeszcze tape do góry. Dobra, nie chcę, żeby ona tutaj... No ale przyjdzie już, no niech będzie. Bierzemy ten Blue Cagwell. Co to tutaj znowu jest potrzebne? You need a key. Kolejny klucz. Thick cable. Ona tu już chyba idzie. Co tu jest? Tape! Mamy, moi drodzy, tape. I to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Co tutaj znowu są za drzwi? Mogę tu wejść? You need a key. Jaki klucz? Ja sobie pozwolę wydropić to tutaj, bo mamy tape, który potrzebujemy na samej... Nie no, na serio? Jak ja mam teraz od niej uciec? Ja się tu schowam. Czy ona nie wie, że tu jestem? Dobra, już mi się chyba ten fire trap naładował. Cyk. Granny teraz tutaj przyjdzie, zostawiamy fire trap. Tylko najgorsze jest to, że za... Myślałem, że ona w to nie wejdzie. Tylko najgorsze jest to, że chyba Angel tutaj też może przyjść. Dobra, już jesteśmy chyba uratowani. Ja biorę wszystkie przedmioty i zrzucam je tam na dół. Ja sobie pójdę teraz tędy na samą górę. Tu jeszcze jest w ogóle kaseta. A my, moi drodzy, używamy tego tape tu. Co to jest? Transmission belt? Ale to chyba też... Hex wrench też chyba będzie na samym dole potrzebny. No ale my tutaj jeszcze mieliśmy silnik i wydaje mi się, że ten silnik też będzie potrzebny na dół. Ale jaki klucz tam jest potrzebny, to nie mam żadnego pojęcia. Więc ja sobie pozwolę schodzić pomalutku na dół. Wydropimy to tu, tam je znalazła. O! Białym kluczem otworzyłem? Mega dziwne. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Ja się tutaj w ogóle mogę zamknąć, spójrzcie, widzicie? Więc byle jaki... O, tutaj też mogę się zamknąć. Więc byle jaki kluczyk... Co tu jest? Ha! Co? Ale co? There may be an item on the top of the washing machines in the laundry room. No to już... The hatch is screwed on with... Patrzcie, widzicie, ile tutaj rzeczy potrzebujemy? Więc ja teraz biorę tego Blue Cagwell. Wydaje mi się, że to będzie potrzebne tu. Następnie biorę wszystkie przedmioty, które zostawiłem tam na schodach. I to jest właśnie ten kluczyk tutaj. Hex Wrench. Dobra, odkręcamy i co dalej? My tutaj potrzebujemy mnóstwo przedmiotów. Spójrzcie, patrz. Need a fan. Engine. Gdzie... Belt jakiś. Dobra, ja sobie zamknę może tutaj drzwi, bo tak mi się wydaje, żeby była cutscenka. No i co teraz? Engine i co dalej? Kable. Nie ten engine, no to tu już mamy. Kable i co dalej? Screw? Hex wrench. Gdzie? Okej, tutaj trzeba przykręcić jeszcze. Wiesz, ej, kaseta, widzicie? Wsadzamy teraz tą kasetę. I co dalej? Co tu jest w ogóle napisane? Wake up! Czy to już wszystko? Tu jeszcze muszę przykręcić chyba. Tu, cyk. Tu, screw. Moi drodzy, musimy to przykręcić. This is it. Now you can find out the whole truth. Start your journey now. Lecisz, baby. Co się stało? Go on a trip! Na wycieczkę jedziemy. Czy to oznacza, że my byliśmy cały czas pod jakąś... dziwną rzeczą? Co się dzieje?
jakieś pola, elektro, coś tam. Chyba udało... Koni... No co jest grane? Granny 1?! A tu Granny 2. The door is locked. Czemu Granny 1 tu jest? Uuuu! Co jest grane? Ale to jest mega! Oh my god! I słyszycie tą muzyczkę, jak to się zmieniło teraz? Granny 2! Co się dzieje? Tam jest Granny 2 i ta muzyczka. Ale czekajcie, bo możemy zajść chyba jeszcze też do piwnicy. Nie? Tam coś jest. Koniec świata chyba. Ale to jest mega. Wspomnienia. Dobra, jesteśmy. Granny 2. I od razu też się nuta zmieniła. Mega. I see you. Teraz bym go usłyszał. Granny 2, ale spoko. Teraz będzie Granny 3. Mega, naprawdę mega. Fajnie, że podobawał takie rzeczy, nie? Granny 3. Oh my god. Granny 3. Kolejne drzwi. Co teraz będzie? Granny 4, czy co teraz będzie? Wyjście! Drzwi się zamknęły za mną. Okej. Ja bym strasznie tą gierkę chciał poczuć. Teraz będzie Slenderman. Będziemy musieli zbierać 7 kartek. Gdzie iść? Tu czy tam? No gdzie mam iść? No możemy iść albo tu, albo tam. Nie można iść. Misio! Teddy. Czyli ten misiu cały czas był tak jakby tym głównym przewodniczącym? Oh my god. You were good at challenges. Well, let me give you another one. Ostatni challenge. Co się teraz dzieje? Ale kim ta babka była? This was not surprising. I assumed you couldn't handle this challenge. Wiedziałem, że sobie nie dasz rady z tym challenge'em. Koniec doświadczenia? Pora się obudzić. To nie koniec kasety. Lepiej by było, gdyby to zakończyć wszystko teraz. What the hell was that? Co to było? We are not responsible for this. Podpisać papiery i nie mamy z nimi do czynienia. Znaczy, nie bierzemy odpowiedzi. Zrobiliśmy cały czas hipnozie? Thank you for taking part in this experiment. Your phone number remains with us. If we have new cassettes, we can call you. Granny 6 sounds cool, doesn't it? God. Granny 6, tak już inaczej. Granny's cassettes. Więcej kaset Granny. Goodbye. Goodbye. Czyli my byliśmy w jakimś takim ale laboratorium i patrzcie, tu jest normalnie miasto, ty! Braliśmy udział w jakimś eksperymencie! Brawo! Brawo! Mega! Kirill Wostrykow, at 12! Mega! Kurczę, ale piękna była ta Granny, bo to była od razu też tak z historią! Nie wiem, czy ta muzyka ma teraz tutaj, moi drodzy, ten... copyrighty czy coś w tym stylu, ale muszę wam powiedzieć, że A12 nas chyba wszystkich zaskoczył i wydaje mi się nawet, że deweloper może mieć teraz... Michael Jackson tam był? Wydaje mi się, moi drodzy, że też deweloper, czyli główny twórca Granny, może mieć teraz problem z Granny właśnie Chapter 4, bo to co A12 zrobił, to jest po prostu masakra. Fajnie dużo przedmiotów. I wydaje mi się, moi drodzy, że to będzie kontynuacja, bo mamy Granny 5, tamty Wake Up i oni już mówili o Granny 6. Czyli najprawdopodobniej będą jakieś tam kasety dodatkowe i tak dalej, i tak dalej.
Ale ja jestem też... It is really the end? Czy to na pewno jest koniec? No nie, no bo jeżeli będziemy mieli więcej kaset, I think not. Something will happen next. Coś się później stanie. Mamy, moi drodzy, dalej cutscenkę. Przyjechała... Jam Taxi. Taksówka przyjechała. Please wait. I need to remember the address. Poczekaj, muszę zapamiętać to end. To miejsce. What are you even talking about? Is this some kind of joke? End of what? Koniec z czym? Czy to będzie? Czy to będzie dziadek? Are you sure? Czy na pewno? That this is really the end. Czy to na pewno jest koniec? Final number one? Ale to ja mam dopiero pierwszy ending? Przecież ja w to grałem 2 godziny! Musimy, moi drodzy, sobie ogarnąć wszystkie game over. Musimy sobie ogarnąć wszystkie final. Szkoda, ale wiesz co, A12, mam nadzieję, że zrozumiesz. Fajnie by było, jakby tutaj można było kliknąć w to i zobaczyć sobie jeszcze raz tą cutscenkę. Że wiesz, o co chodzi. You click on this picture and then you can see the cutscene again. Więc możemy coś takiego zrobić, wiecie, o co chodzi, nie? Ale mega, report bugs, unlocked endings. No musimy, moi drodzy, mamy jeszcze 3 game over i mamy jeszcze 2 endingi, ale jak je zdobyć? Nie mam zielonego pojęcia, ale brawo! Ukłon, naprawdę ukłon Granny 5 jest mega. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny 5 podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! I'm gonna go get some food.